Siemano, ja jestem Archie, witam w drugim odcinku na tym kanale. Oczywiście na początku chciałem podziękować za odzew pod ostatnim odcinkiem i od razu przejdziemy sobie do kolejnego tematu, bo było kilka pytań o to, ile to wszystko kosztuje, ile kosztują takie wyjazdy i tak dalej, więc w dzisiejszym odcinku sobie o tym pogadamy. Na wstępie chciałem zaprosić do subskrypcji i do zostawienia lajka, szczególnie na początku myślę, że to będzie bardzo pomocne. No i co, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Po pierwsze, najważniejszy jest samochód, tak? W moim przypadku jest to BMW E46 z 3-litrowym silnikiem o mocy 230 koni. Jest to E46 w sedanie, oczywiście E46 w coupé albo E36 w coupé będzie droższe niż sedan, więc ja wybrałem opcję sedana ze względu też oczywiście na koszty. Zakup takiego samochodu to jest około 10 tysięcy złotych. Pierwszą taką już przeróbką samochodu i myślę, że najbardziej podstawową to jest oczywiście skręt. Skręt w drifcie musi być jak największy. Tutaj najłatwiejszym sposobem na to są adaptery skrętu. To jest koszt w granicach 430 zł. Instalacja nie jest jakaś ciężka, do tego na pewno trzeba doliczyć zbieżność, czyli zbieżność kół to będzie koszt w granicach 100 zł. W takim samochodzie musi być sztywne zawieszenie. Tutaj jest oczywiście wsadzony jak najtańszy gwint, koszt w granicach 1000 zł. Oczywiście my sobie dzisiaj gadamy o takim tanim drifcie, natomiast to też można wszystko zrobić dużo taniej, tak? Można zakupić BMW, nie wiem, E36 w sedanie, jakiś 1.6 silnik czy 1.8 IS w jeszcze tańszych pieniądzach, natomiast mi zależy na tym, żeby pokazać już taki, powiedzmy, jest to tani drift, ale nie najtańszy, po prostu taki, który zrobi nam frajdę z jazdy, nie będzie się co chwilę coś wysypywało, no i będzie też trochę koni pod nogą, że tak powiem, czyli tam w granicach przynajmniej celuję, żeby minimum było te 190 koni. Tutaj akurat mamy 230. Przejdźmy sobie do środka. Oczywiście też jednym z bardzo ważnych elementów jest tak zwane wybebeszenie, czyli wyjęcie po prostu wszystkiego, co możliwe. Dzięki temu pozbędziemy się wagi, tak? Czyli wszystkie siedzenia, całe, wszystko po prostu, co możliwe, wywalamy. Ja tego też jeszcze nie mam zrobionego idealnie, więc myślę, że w przyszłych odcinkach jeszcze gdzieś tam będziemy to robić. Natomiast no to jest takim pierwszym podstawowym też zabiegiem, jak chodzi o środek auta. Kolejnym takim podstawowym narzędziem jest hydrołapa. W granicach 450 zł można kupić ją też taniej, natomiast no raczej poszedłbym w troszeczkę droższy sprzęt ze względu na to, że te tanie mają słabe pompki. Bardzo ciężko to będzie działać. Myślę, że powiedzmy koszt w granicach 450 zł to będzie ok. Dodatkowo co? Kierownica z nabą. To jest koszt w granicach 300 zł, też taka najbardziej podstawowa, najtańsza kierownica. Następnie kubły. Ja akurat mam kubły bardzo tanie, bo kupiłem je od znajomego za dosłownie 250 zł, więc tutaj też możecie się pobawić w jakieś używane i tak dalej. Natomiast ja tutaj sobie napisałem koszt takich kubów, foteli kubełkowych, to będzie koszt w granicach 1000 zł i dodatkowo trzeba zakupić pasy i jest to koszt w granicach 300 zł. Można też oczywiście jeździć na seryjnych fotelach, natomiast to jest po prostu ciężkie. Kubełek sprawia, że gdzieś tam mocno nas trzyma, dzięki czemu w drifcie po prostu nie musimy tutaj się dodatkowo zaciskać, tylko możemy się skupić na samej jeździe. Dodatkowo fajnie jest się wyposażyć w czujniki. Są to czujniki temperatury wody i temperatury oleju. Dwie najważniejsze sprawy, żeby po prostu dbać o to, że jak już upalamy cały dzień, gdzieś tam jesteśmy na tym torze, żeby ta temperatura nie wyskakiwała nam za duża, bo później się dzieją różne przykre rzeczy, więc o to trzeba zadbać. I oczywiście polecam sobie też od razu na start wymienić olej na gęstszy i odporniejszy bardziej na temperaturę, czyli tutaj jakieś 10W60. Czujniki to będzie koszt w granicach 300 zł, olej i filtry to jest koszt też w granicach 300 zł. Ważnym jest, żeby dokupić sobie gdzieś tam, myślę, z dwa komplety felg po 4 sztuki, żeby po prostu wyjeżdżając na taki trening nie musieć gdzieś tam zmieniać tych opon w serwisie, tylko po prostu zmieniacie sobie koła na bieżąco. To też nie jest jakiś duży koszt, taki jeden zestaw felg można kupić dosłownie już w granicach 500 zł. Podsumowując, koszt samochodu oraz przygotowania samochodu wyszedł nas łącznie tyle. Oczywiście driftowanie to też jest koszt, bo musimy albo jechać na trening,
tak jak widzieliście na poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to oczywiście zapraszam tutaj i możecie sobie kliknąć i nadrobić. Albo po prostu drift w takich jakichś miejscach. Ludzie driftują nawet na drogach, oczywiście tego nie polecam. Na tak robić. Ja akurat najczęściej jeżdżę na tor krzywa. Koszt takiego treningu to jest 250 zł za wjazd. Około 150 zł spala moja bestia. Dodatkowo musimy tam dojechać. Niestety w Polsce tych torów jest dosyć mało, więc powiedzmy dojazd na taki tor tam i z powrotem. Ja akurat jeżdżę autolawetą, ale można, nawet ludzie jeżdżą na kołach, normalnie zapinają gdzieś tam opony, wrzucają do środka i jadą sobie na kołach, więc powiedzmy, że paliwo kosztuje nas w granicach tam 300 zł. No i najczęściej na treningu, jeśli auto dostaje, no cały dzień jest upalane, no to gdzieś tam trzeba liczyć się z tym, że coś się stanie. Po prostu jak widzieliście ostatnio, strzelił mi przewód, więc to też był taki nieprzewidziany koszt w granicach tam, nie wiem, 150 zł. Trzeba też doliczyć to, że po prostu dosyć często zmieniamy ten olej, że olej jest co kilka praktycznie wyjazdów zmieniany, więc to też można gdzieś tam stówkę dorzucić. Podsumowując, koszt takiego jednego treningu to jest koszt w granicach 1000 zł. Ale pamiętajcie, że street drift jest za darmo. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie suba, zostawcie komentarz, napiszcie, co o tym sądzicie, czy takie koszty są duże, czy małe. Oczywiście, tak jak mówiłem już wcześniej, można to zrobić taniej, można to zrobić dużo drożej, bo jak wiadomo, drift to jest sport, który może kosztować naprawdę jakieś w ogóle chore kwoty. Na pewno już nie jeden taki film widzieliście na YouTubie. Natomiast my tutaj się skupiamy na takim, powiedzmy, tanim drifcie, ale niezbyt tanim i niezbyt drogim. Oczywiście wszystkie wizualne przeróbki to jest wasza inwencja twórcza i tego tutaj nie dołączałem, bo oczywiście możecie spojrzeć, że tu mam jakieś dorobione flary i jakieś tam inne dokładki, naklejki, tego typu rzeczy, ale to też myślę, że jeszcze będziemy o tym gadać w kolejnych odcinkach. Także to by było na tyle. Siemano.